Witam traderów w analizie indeksów i kontraktów. Dziś 26 lutego. Rozpoczynamy od indeksu WIG20, świece tygodniowe. Kolejny tydzień zamknięty czarną świecą. Tym razem po 4 tygodniach konsolidacji mamy najniższe zamknięcie na WIG20. Zamknięcie mamy na poziomie 2311. Mieliśmy nawet zejście poniżej poziomu 2300 punktów. Trend momentum tygodniowy pod strefą wykupienia, co powinno nas już ostrzegać. Ostrzegać przed tym, że będzie ze wzrostami coraz ciężej, o ile nie zakończyły się one już w tym momencie. W zeszłym tygodniu za sprawą zawrócenia momentum ze strefy wyprzedania można było spodziewać się ruchu wzrostowego, dlatego w oznaczeniu w analizie weekendowej znalazło się właśnie oczekiwanie piątej fali w fali C kończącej drugą falę. Na wykresie godzinnym prezentowanym przed każdą sesją dla abonentów indeksów i kontraktów pokazuję, że w tym momencie również, czyli na poziomie z początku lutego, wzrosty mogą już się również zakończyć i możemy rozpoczynać spadki. Ten scenariusz potwierdzałoby właśnie zachowanie w ostatnim tygodniu, gdzie rynek nie wykorzystał szansy do wzrostów, trend momentum zawrócił. Zamykając się, tak jak wspomniałem przed chwilą, na wykresie tygodniowym najniżej, wykres dzienny również od miesiąca pokazuje najniższe zamknięcie. A co z początkiem tygodnia, jeśli przyniesie spadki, zejście poniżej 2300 punktów, może przynieść ich również pogłębienie. Tak więc sytuacja może powoli zmieniać się na niekorzyść byków, a preferować niedźwiedzie, co też w perspektywie najbliższego tygodnia, dwóch, mogłoby przynieść odwrócenie na tygodniowym trendzie momentu. Co na małych spółkach? Otóż na SWIG-u mamy zamknięcie troszeczkę neutralne w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Pięć sesji powiedziałbym, że w miejscu. Natomiast opadający trend momentum może nas ostrzegać, tak jak wspominałem w ubiegłym tygodniu, przed zakupami w tym momencie, ponieważ rynek po pierwsze jest wykupiony, a co grozi korektą. A więc warto byłoby poczekać na właśnie zakończenie korekty i wtedy próbować kupować. Na pewno nie w tym momencie. O ile nie zmieni nam się scenariusz na szerokim rynku, nie pozwalając rosnąć, właściwie odbijać rynkowi. Mniejsze spółki. MWIG 40. Tutaj również neutralny tydzień, ale od pewnego czasu MWIG już pokazuje ruch boczny. Spekulacja na SWIG-u, na małych spółkach, tam mamy znacznie większą dynamikę. MWIG już tak nie rośnie od pewnego czasu, a więc pewna tradycja kolejności wzrostów, najpierw duże, później średnie, a następnie małe spółki jest zachowana, co nawet pokazuje nam New Connect, który w ostatnim czasie doszedł do poziomu oporu, od którego odpadł. Trend momentum jasno pokazuje, co czeka rynek w najbliższym czasie, a więc słowem podsumowania można powiedzieć, że najbliższy tydzień raczej w czarnych barwach, a z zakupami warto się powstrzymać, a na posiadanych pozycjach podciągnąć zlecenia obronne stop loss. W tym momencie to wszystko. Pozdrawiam traderów i do usłyszenia.